Frisco jest supermarketem online z dostawą do domu i naszym głównym zadaniem jest bycie alternatywą dla takich dużych planowanych zakupów hipermarketowych, których Polacy dokonują raz na tydzień, raz na dwa tygodnie. Naszym głównym klientem są rodziny albo pary i taki średni koszyk to jest powyżej 250 zł, czyli są to już takie większe zakupy wystarczające na kilka dni. Składają się z kilku kategorii, to jest nie tylko kategoria spożywcza, ale także chemia, alkohol, produkty takie typowe do domu. Jesteśmy jedynym właściwie w Polsce i głównie też w Warszawie, działamy głównie w Warszawie. Jesteśmy jedynym graczem pure play, czyli graczem, który skupia się wyłącznie na dostawie i sprzedaży online. Nie ma sklepów stacjonarnych, w związku z tym też cała kompletacja zamówień, wszystko odbywa się z magazynu centralnego, który jest specjalnie dedykowany właśnie pod te zamówienia. To, co jest bardzo ważne, to, że wszystkie produkty świeże, takie jak mięso, ryby, pieczywo, owoce, warzywa, są dostarczane do nas dwa razy dziennie pod zamówienia klientów, czyli nie ma tutaj mowy o zarówno stratach, jak i o tym, że zamówienie zostanie w pełni skompletowane, bo coś nie dojechało. Także dostawcy dowożą do nas dwa razy dziennie, to jest dosyć skomplikowany proces dostawy, ale dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić tą kompletność i świeżość na poziomie blisko 100%. Zdecydowanie chcemy się skupić na tym, żeby być faktycznie tą alternatywą dla dużych zakupów, czyli nie chcemy się rozpraszać na dodatkowe, bardzo zróżnicowane modele biznesowe. To jest na pewno taki core biznes, który chcemy zwiększyć i rozszerzyć do maksimum. Też ze względu na to, że rynek nawet w Warszawie, już nie mówiąc o całej Polsce, jest jeszcze bardzo słabo nasycony, 0,2% sprzedaży w ogóle spożywczej jest dokonywanych przez online. Także tutaj mamy jeszcze bardzo duże pole do manewru, szczególnie jeśli spojrzymy na Europę Zachodnią. Także to na pewno jest w korze naszej strategii. To nie jest jeszcze moment, kiedy musimy szukać alternatyw przychodowych, bo tutaj na tym głównym takim polu przychodowym mamy bardzo dużo jeszcze do zdziałania. Natomiast patrzymy też na dodatkowe modele, na dodatkowe strumienie przychodów. Ostatnio rozpoczęliśmy współpracę ze sklepami stacjonarnymi, na przykład z Faktorią Win, której ofertę sprzedajemy teraz na Frisco. Rozważamy też wejście w model dostaw gotowych zestawów produktów do przygotowania posiłków w domu. Natomiast, tak jak mówię, główna strategia na najbliższy czas to skupić się na tym, żeby do perfekcji opracować ten nasz korowy, podstawowy model, bo z tego tak naprawdę mamy bardzo dużo możliwości wyjścia, ale musimy mieć ten core klientów, którzy mają do nas zaufanie i kupują we Frisco regularnie. Takimi głównymi benchmarkami dla nas jest po pierwsze spółka Ocado z Wielkiej Brytanii. To jest jedyna spółka notowana publicznie, także też ujawnia dużo więcej informacji, więc też i dużo więcej inspiracji i benchmarków dla nas, także benchmarków operacyjnych. To jest spółka, która ma ponad 1 miliard funtów przychodu w 2015 roku i tak naprawdę rozwinęła już kilka dodatkowych modeli biznesowych. Ma też sklep sprzedający produkty dla zwierząt, produkty kuchenne. Oprócz tego też sprzedaje swoją technologię. Zawarła bardzo dużą współpracę z siecią sklepów stacjonarnych Morrisons i jej za regularnymi opłatami udostępnia dzierżawi swoją technologię. Coś takiego jest możliwe tylko w wypadku gracza Pure Play, który skupił się na tym, wydał dużo pieniędzy, spędził dużo czasu nad tym, żeby zoptymalizować te procesy magazynowe, które są bardzo skomplikowane w wypadku produktów spożywczych, psujących się, które trzeba dostarczać w chłodniach, w mroźniach. Także tylko taki gracz pure play może sobie pozwolić na to, żeby taką technologię naprawdę opracować do perfekcji, do tego stopnia, żeby móc też ją odsprzedawać innym. Jest to na pewno bardzo ciekawy kierunek. Innym takim graczem jest Fresh Direct. W Nowym Jorku prawie $500 miliona przychodu. Bardzo ciekawe podejście marketingowe. Głównie wzorujemy się na Fresh Direct, jeśli chodzi właśnie o podejście do pozyskiwania klienta.